Witam się i zapraszam Was na kolejne ciasto. Dzisiaj zrobię ciasto z truskawkami. I co będzie potrzebne? Jak widać, mam już przygotowane 4 jajka, szklanka cukru, szklanka mąki, 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół wystudzonej, rozpuszczonej margaryny i do tego jakieś 0,5 kg truskawek. Więc tak, jajka, już Wam mówię, niech sobie zerknę na ściągaweczkę, kochani. Margarynę już mam rozpuszczoną i wystudzoną. Tak, blaszkę mam już też wysmarowaną tam. I już mówię Wam, jajka trzeba uczyć z cukrem na puszysty krem. Ja się zaraz tym zajmę i następnie dodaję wszystkie składniki i mieszam i na blaszkę pokroję truskawki. Myślę, że szybciutko będzie takie ciasto. Ma się piec, z tego co widzę na przepisie, w 175 stopniach około godziny. Jak ja w 200 piekę, to tak 45 minut. Czyli ja już się przestawiam na drugą stronę. Jajka wbijam do miski razem z cukrem i będę je ubijała na puszystą masę i widzimy się, będziemy dodawać pozostałe składniki. Nie będę tutaj przedłużać. Szybciutko chcę zrobić. Już jest po południu, już nie jest tak gorąco, więc takie proste ciasto z truskawkami. I tak, już widzicie, jajka z cukrem są ubite i zaraz będę dodawać pozostałe składniki, tylko sobie łyżkę jeszcze przyniosę do tego. Więc lecimy. W pierwszej kolejności dodam mąkę pszenną, szklanka mąki. Tutaj przemieszamy delikatnie. W małych obrotach. Dobra. Teraz daję 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej. Tutaj już dosypałam 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. I do tego wlewam pół kostki, 250 miała kostka rozpuszczonej margaryny. I to wszystko sobie za chwilę pomieszam. I widzimy się, przelewamy do blaszki i truskawki pokroję na wierzch, potem tylko cukrem, pudrem posypać i myślę, że nie jest trudne. I tak, jak widzicie, blaszkę już mam wyłożoną papierem, 24 cm średnica i zaraz wlewam sobie to ciasto i będziemy układać truskawki. Ciasto, jak widzicie, już mam nalane do formy. Truskawki pokrojone w połóweczki lub w ćwiartki. Jest pomocnik, przywitaj się. I będzie mi pomagał tutaj układać. Układaj truskaweczki. Jak? Tak normalnie, tylko żebyś ciasta nie dotykał. O tak. One się potopią, wiesz? One się fajnie potem upieką, tak. I tak sobie układamy. Pomocnik mi tu będzie pomagał układać. Ja Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak już będą wszystkie ułożone, a ja będę nagrzewać piekarnik. I jak widać, wszystkie truskawki, pomocnik mi pomógł ułożyć. Teraz czekam, aż się nagrzeje piekarnik i będzie się piekło 40 jakieś 5 minut w 200 stopniach. I widzimy się po upieczeniu, posypiemy cukrem, pudrem i tylko czekać, aż ostygnie. I ciasto już się upiekło, po upieczeniu wygląda tak. Ja go zaraz posypuję cukrem, pudrem. Chwilę poczekajcie. I już mam posypane cukrem, pudrem. Tutaj macie zagłuszaczy w tle. I teraz będzie stało około pół godziny. Potem zdejmę rond i niech sobie stygnie oczywiście na samym końcu. Jak nie dziś, to jutro pokażę Wam, jak będzie w środku wyglądało. W sumie jestem sama ciekawa, bo robię pierwszy raz.
Ale myślę, że przepis na ciasto jest prosty, praktycznie tyle co ubić jajka z cukrem, resztę wszystko wymieszać, wyłożyć truskawki, czy na przykład mogą być inne owoce sezonowe i super ciacho do kawki. No to dobra, kochani. Ja się rozłączam, później Wam tylko jeszcze dogram, jak to będzie w środku wyglądało, niech sobie stygnie. I moje ciastko na drugi dzień już, jak widzicie, prezentuje się tak z truskawkami. Ja za chwilę ukroję, jeszcze wczoraj jednak żeśmy nie kroili i zobaczymy, jak te truskawki tutaj w środku wyglądają. Mam tutaj talerzyk i zaraz ukroję kawałek. I tak się prezentuje kawałek ciastka. Jak widać, wszystkie truskawki niestety spadły w dół. Wszystkie truskawki na dole. Ale i tak zjemy. Po prostu na drugi raz trzeba te truskawki delikatnie opruszyć mąką, czego zapomniałam zrobić. I zobaczcie, ale placek wygląda apetycznie. Także na przyszłość, o, wszystkie te truskawki spadły na dół. O, ale myślę, że i tak ciasto będzie smaczne. W sumie czekajcie, spróbuję, kawałeczek sobie ukroję, bo tu syn czeka. Nie będę całości ciapać. O, widzicie, taki mam kawałeczek. Pyszne. Taki smak tych truskawek, taki jogurtowy. Tego ciastka. Także tak to wygląda. Kochani, a ja się żegnam. Pa! Thank you.